Dzień dobry. Na naszym kanale testujemy różne sposoby na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie pandemii. I dzisiaj testujemy kamerę termograficzną, która służy do pomiaru temperatury z dużej odległości. Zobaczymy, jak te kamery mierzą temperaturę, zobaczymy, jaką mają dokładność i zobaczymy, czy da się je łatwo oszukać i okłamać pomiar. Magda, jaką kamerę testujemy? Dzisiaj testujemy kamerę firmy Hikvision, służącą do pomiaru kontroli temperatury ciała i osób gorączkujących. Jest to sprzęt wysokiej klasy, który w przeciwieństwie do zwykłych ręcznych kamer termo ma możliwość na przykład pomiaru bispektralnego, czyli jednocześnie w paśmie widzialnym i podczerwieni, jednoczesny pomiar wielu osób, funkcję wykrywania twarzy, szeroki kąt widzenia i alarm głosowo-wizualny. Sprawdzaliśmy przede wszystkim, czy sprzęt działa zgodnie z deklaracją producenta i czy różne sytuacje codziennego życia mogą zaburzyć jego pomiar. Rozmawiając z wieloma osobami, zebraliśmy wiele uwag i sytuacji, m.in. jedzenie ciepłego posiłku, picie gorącego napoju zaraz przed pomiarem, nasłonecznienie twarzy, wysiłek fizyczny, stres, wyjście z nagrzanego samochodu. Wszystkie te sytuacje nagraliśmy naszą kamerą termowizyjną i pokażemy Wam zaraz, jak wyszło. Na początek trochę techniki. Nasz system pomiarowy składał się z kamery termograficznej ustawionej na statywie i podłączonej do komputera. W aplikacji obsługiwanej przez zwykłą przeglądarkę internetową mogliśmy prowadzić podgląd obrazów z kamery oraz wyników pomiaru. Testy zaczęliśmy od sprawdzenia, jak kamera radzi sobie z pomiarem bez dodatkowych utrudnień. Odwzorowaliśmy warunki podane przez producenta, czyli pomieszczenie o temperaturze około 20-25 stopni i brak źródeł intensywnego ciepła innych niż człowiek. Kamera radzi sobie bardzo dobrze, twarze namierzane są z dużą dokładnością, a wyniki powtarzalne. Czy kamera poradzi sobie równie dobrze z częściowo zasłoniętą twarzą? W teście okazało się, że zgodnie z przewidywaniami okulary oraz maska blokują część promieniowania podczerwonego, czyli tego, co jest głównie mierzone kamerą termowizyjną. W efekcie odczyt pomiaru z twarzy obniża się o około 0,2 stopnia Celsjusza, gdy założymy okulary, i o około 0,4 stopnia po założeniu maseczki. Na szczęście kamera kompensuje brak tych punktów pomiarowych, pobierając dane termiczne z innych odsłoniętych miejsc na twarzy. Wynik pomiaru jest w minimalnym stopniu obniżony, jednak osoba z gorączką powyżej 37,7 stopni będzie bez problemu wykryta nawet z okularami i maską. W kolejnym teście sprawdziliśmy wpływ nasłonecznienia twarzy na pomiar. I co, Magda, nabierasz promieni słonecznych? Każdy z nas wie, jak słońce potrafi rozgrzać twarz. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jest to jedynie pozorne odczucie, czy rzeczywiście znaczne zwiększenie temperatury skóry. Po dłuższym czasie ekspozycji przyszedł czas na pomiar. I ponownie. Kamera pokazała temperaturę zbliżoną do ludzkiego ciała. Można nawet zauważyć, że wynik jest nieco mniejszy niż książkowo podawane 36,6. Następnie sprawdziliśmy wpływ przebywania w nagrzanym aucie na pomiar. Pokazać, jak ciepło nam jest. Mamy grzanie fotela, 26 stopni. Magda, jest ciepło? Bardzo ciepło. Bardzo ciepło, tak? I ile już tu siedzisz? Z dobrych kilka minut. Dobra. Długotrwałe przebywanie w aucie z pewnością podnosi temperaturę ludzkiego ciała i jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Nas interesowało sprawdzenie, czy kilka minut nagrzewania do momentu odczuwalnego dyskomfortu wpłynie na pomiar. Widzimy, że podobnie jak w przypadku słońca, temperatura nie uległa znacznej zmianie. Ponownie widzimy nawet małą zmianę spadkową. Można zatem uznać, że chwila nagrzewania w aucie nie wpływa na wynik. Wiemy wszyscy również, że uczucie rozgrzania daje ciepły posiłek. Zobaczmy, czy jedzenie zafałszuje pomiar w oku kamery termograficznej. Odpowiedź brzmi: nie zafałszuje. Wynik pomiaru jest bliski temperaturze idealnej. U niektórych osób temperatura wzrosła, u niektórych spadła. Wszystkie pomiary są jednak w oknie tolerancji akceptowalnym dla pomiaru i zakwalifikowania osoby jako zdrowej. Czy podobnie będzie z gorącym napojem? Różnica w porównaniu do posiłku jest taka, że napój można zabrać ze sobą w trakcie przemieszczania się. Oznacza to, że może on w wyraźny sposób wpływać na pomiar temperatury przez kamerę. Dokładnie taki efekt zaobserwowaliśmy w trakcie testów. Osoba pijąca napój skrajnie zafałszowuje pomiar, gdy przykłada kubek do twarzy. Jednak nawet po jego odstawieniu widać wyraźnie gorące rejony w okolicy ust. Utrzymują one wysoką temperaturę przez kilkadziesiąt sekund po łyku napoju i wracają następnie do temperatury normalnej ciała. Zatem picie ciepłego napoju jest czynnikiem zafałszowującym pomiar. Warto zauważyć, że kamera, którą testowaliśmy, poinformowała nas o tym fakcie komunikatem audio. Temperature is abnormal. Please check.
Po testach statycznych przyszła pora na trochę ruchu. Wysiłek fizyczny jest często utożsamiany z podnoszeniem temperatury ludzkiego ciała. W praktyce nie jest to takie oczywiste. Oczywiście praca mięśni podnosi ich temperaturę. Czego się nie robi dla nauki? Jednak przy wysiłku zaczynają intensywnie działać wszelkie mechanizmy naturalnego obniżania ciepłoty, jakie nasz organizm ma w zanadrzu. Najbardziej widoczny mechanizm to intensywne pocenie się, coś, co zna dobrze każdy z nas. Ponieważ kamera termowizyjna mierzy temperaturę na naszej skórze, wpływ potu na pomiar jest wyraźny i kompensujący podwyższenie temperatury mięśni. Pomiar pokazał, że wysiłek nie zwiększa wyniku pomiaru odczytywanego na naszej twarzy, a w przypadku osób o słabszej kondycji duża ilość potu może nawet znacznie obniżyć wynik. Po kilku chwilach krótkiego, intensywnego wysiłku temperatura wraca do normalności. Rozmawiając z różnymi osobami, zauważyliśmy częstą obawę o zawyżone wyniki pomiaru w przypadku sytuacji stresowej. Postanowiliśmy wywołać taką reakcję poprzez przekazanie nieprawdziwej, stresującej informacji naszemu koledze. Pan Pierre przyszedł i powiedział, że ta śmieciarka wycofała jakieś auta w ogóle na tych naszych miejscach. Od razu zauważyliśmy, że trafiliśmy w sedno i sytuacja wywołała mocny stres. Czy kamera zakwalifikuje reakcję jako gorączkę? To zobacz tutaj. Wyniki mówią same za siebie. Stres podniósł temperaturę twarzy, jednak nie w stopniu, który kwalifikuje się do alarmu z powodu gorączki. Ponadto w bardzo krótkim czasie po takiej sytuacji temperatura wróciła do normalności. Wynik kwalifikujemy jako wyraźnie zmieniający pomiar, ale w stopniu poniżej progu detekcji gorączki. Widzimy zatem, że niewiele jest sytuacji wpływających w stopniu alarmującym na pomiar termowizyjny. Kamera działa na tyle szybko, że jest w stanie również zmierzyć szybko przechodzące osoby, a nawet tłum i wiele twarzy na jednym kadrze. Sprawdziliśmy jeszcze kilka dodatkowych sytuacji i stanów. Widoczna na tym ujęciu osoba to kobieta w zaawansowanej ciąży. Zgodnie z wiedzą medyczną, kobiety w tym stanie mają wyższą temperaturę ciała, co widać wyraźnie w kamerze. W odróżnieniu od innych osób, kobiety w ciąży powinny być mierzone z uwzględnieniem półstopniowego podwyższenia progu alarmu. Co ciekawe, na pomiar bardzo mocno wpływa gorąca kąpiel. Na tym obrazie osoba jest mierzona po okresie około 2 minut po wyjściu spod ciepłego prysznica. Temperatura na poziomie nie niższym niż 37,5 stopnia utrzymywała się przez około pół godziny. Podsumujmy wyniki testów. Na pomiar znacząco wpływają dwie sytuacje: picie ciepłego napoju oraz gorąca kąpiel. Praktycznie każda z nich wykaże fałszywie, że mamy gorączkę. W stopniu zauważalnym, lecz nie kwalifikującym się do alarmu, na pomiar wpływa sytuacja stresowa, ciąża oraz u niektórych osób ciepły posiłek. Pomiar natomiast jest niezmieniony lub nieco zaniżony w przypadku noszenia okularów i lub maseczki, wysiłku fizycznego, przebywania w rozgrzanym aucie i nasłonecznienia twarzy. To, co warto zauważyć, to fakt, że zbadaliśmy też aspekty techniczno-logistyczne samego pomiaru. Dokładnie. Z perspektywy mierzonej osoby właściwie nie obciąża ich to w ogóle. Nie zabiera czasu, nie wymusza na przykład stania w miejscu, a pomiar może być wykorzystywany, kiedy idziemy w grupie. Dokładnie, a poza tym wykrycie osoby gorączkującej wcale nie oznacza, że trzeba tą osobę zatrzymać i nie wpuścić do miejsca zakładu pracy. Tak naprawdę to wszystko zależy od administratora systemu, czy ta osoba zostanie zatrzymana, czy powinna być jej zmierzona dodatkowo temperatura. No najczęściej kończy się to tym, że faktycznie tą osobę dodatkowo weryfikujemy termicznie. Czyli nie muszę obawiać się, że jeżeli wypiję przed pracą gorącą kawę, nie zostanę wpuszczona na obiekt. Nie, systemy działają zupełnie inaczej. One są wsparciem i nie powinny Cię zatrzymać. Jeśli chodzi natomiast o perspektywę przedsiębiorcy, to w naszej ocenie jest to narzędzie proste w montażu i instalacji. System dodatkowo zapewnia 100% kontrolę osób wchodzących na zakład, posiada wygodny interfejs i jest łatwy w montażu. To jest jedno z tych narzędzi, które realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracowników, jak i działania zakładu pracy. Okej, to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie naszego testu. Już niedługo zajmiemy się kolejnymi ciekawymi testami, a tymczasem subskrybuj nasz kanał, odwiedź skanuj.pl, a jeśli masz pytanie lub chcesz wdrożyć taki system w swojej firmie, napisz na office@skanuj.pl. Do zobaczenia!